Policja, Straż Pożarna, Pogotowie, Straż Miejska i funkcjonariusze pod oddziału antyterrorystycznego brali wczoraj udział w akcji przy ulicy Wojska Polskiego, gdzie w ogólnodostępnej piwnicy w jednym z budynków znaleziono materiały wybuchowe. Wczoraj, tuż po godzinie 17, mieszkanka bloku przy ulicy Wojska Polskiego natknęła się w piwnicy na pudełko po butach, w którym znalazła dwa granaty i pociski prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. O znalezisku natychmiast powiadomiła policję. Na miejsce natychmiast przyjechał pirotechnik z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, który potwierdził znalezisko. Natychmiast na miejsce udały się wszystkie służby ratownicze. Raciborscy policjanci zabezpieczali miejsce. Została również zamknięta droga dojazdowa, czyli cała ulica Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z Klasztorną do Wileńskiej. Również policjanci podjęli decyzję o ewakuacji mieszkańców z tego bloku, w którym to znalezisko było w piwnicy, jak również z dwóch przyległych bloków. Wszyscy mieszkańcy w liczbie ponad 50 osób zostali przeprowadzeni do szkoły podstawowej numer 4. Służby zabezpieczyły miejsce znaleziska, a po godzinie 20 przyjechali funkcjonariusze samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji w Katowicach. Policjanci na miejscu potwierdzili również to znalezisko. Obejrzeli to i stwierdzili, że są to dwa puste granaty i dwa pociski, które również nie posiadają ładunku prochu w środku. Przedmioty te swoje nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. Około godziny 20:30 mieszkańcy powrócili do swoich domów i ruch został przywrócony. Nie ustalono jeszcze, kto był właścicielem przedmiotów i po co trzymał je w piwnicy. Policjanci prowadzą jeszcze czynności w tej sprawie. W przypadku znalezienia takich przedmiotów podejrzanych, niebezpiecznych, które swoim wyglądem przypominają właśnie niewybuchy z czasów I czy też II wojny światowej, tutaj przede wszystkim apelujemy, żeby tego nie dotykać, we własnym zakresie gdzieś nie przewozić, nie przenosić. Pierwsza czynność, jaka powinna być, to jest powiadomienie właśnie policji pod numerami alarmowymi 112 lub 997. My na miejsce sobie przyjedziemy i już potwierdzimy to znalezisko, czy jest to niebezpieczne, czy nie, i podejmiemy stosowne czynności. Na szczęście przedmioty okazały się niegroźne i akcja zakończyła się o godzinie 20:20. Mieszkańcy mogli wtedy bezpiecznie powrócić do swoich domów.